Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Peto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Pytań mamy ostatnio całkiem sporo, także zapraszam na odcinek. Zaczynamy. Pierwsze pytanie dziś od Karoliny. A co Pani suplementuje w ciąży? Ja sam kwas foliowy i witaminę D3 w postaci kropli. Nie wiem, w czym to rozpuszczać. Chcę jeszcze dodać jod na wzmocnienie tarczycy, bo mam subkliniczną niedoczynność tarczycy plus hiperprolaktynemię. Włączyć bym mogła jeszcze magnez witaminy B6. Co Pani o tym myśli? Ewentualnie, jeśli to dobre rozwiązanie, to jak to połączyć i w jakich porach brać? Karolina, jeżeli chodzi o suplementację w ciąży, to tak naprawdę no, mamy dwie drogi. Możesz iść tutaj na własną rękę po części, natomiast kanał YouTube to nie jest dobre miejsce na moje rekomendacje dla Ciebie, dokładnie jak brać suplementy, w jakich dawkach i z czym je łączyć, bo po prostu nie znam dokładnie przypadku i to naprawdę wymaga indywidualnego dopasowania, szczególnie po to, żeby też w ciąży nie eksperymentować zbytnio, bo nie uważam, że to jest na to dobry czas. Więc są preparaty dla kobiet w ciąży dedykowane i jeżeli kupimy takiej no, lepszej jakości preparat to, i nie mamy jakichś poważnych niedoborów, to on powinien być wystarczający. Tutaj na przykład Formec ma dość dobre preparaty, czy Health Labs też ma bardzo fajny preparat. No i to, co jakby mogę Ci tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o zalecenia takie ogólne dla kobiet w ciąży w Polsce, to zalecany jest kwas foliowy, to na pewno. Ja uważam, że zazwyczaj lepiej brać zmetylowaną formę, czyli folian. U wielu kobiet zaleca się żelazo, ale moim zdaniem tutaj to jest kwestia indywidualna, czy mamy niedobór żelaza, czy nie, bo suplementacja z żelaza wiąże się też z pewnymi problemami i konsekwencjami, może się wiązać, natomiast nieraz trzeba je wziąć rzeczywiście. Magnez jest zalecany, jest zalecana suplementacja wapnia, to też można zrobić moim zdaniem w różny sposób. Suplementacja witaminy D3 oczywiście, jodu, witaminy A, witaminy E i kwasów tłuszczowych omega-3. To są ogólne zalecenia i zazwyczaj w tych preparatach dla kobiet w ciąży właśnie te substancje znajdziemy. Natomiast jeżeli na przykład masz niedoczynność tarczycy, ja również jakby mam wyleczoną niedoczynność, ale gdy byłam w ciąży, to zresztą w każdej ciąży po prostu z racji tego, że moja tarczyca jest mała, to ja musiałam zacząć przyjmować Eutyroks i w takim wypadku uważam, że należy go zacząć przyjmować i później ewentualnie, jeżeli jakby zdrowie na to pozwala, to po ciąży go odstawić w odpowiedni sposób i ja tak właśnie zrobiłam. I to jest mega ważne, dlatego że niskie poziomy hormonów tarczycy u płodu no, wiążą się z tym, że prawdopodobnie mogą być jakiś wolniejszy może być rozwój. Później to dziecko po urodzeniu też może mieć niedoczynność tarczycy i jakby jest bardzo wiele konsekwencji negatywnych, które mogą nastąpić. Dlatego to, o to na pewno należy zadbać, tym bardziej, że nasze dzieciątko przez pierwszych kilkanaście tygodni nie ma swojej własnej tarczycy, więc nasza tarczyca musi zadziałać i dla nas, i dla dziecka i po prostu nie zawsze jest to możliwe, więc nie bójmy się tutaj diagnostyki i odpowiedniej suplementacji, a także wdrożenia leków. Natomiast tutaj rzeczywiście pod kątem suplementacji ten jod w odpowiednich dawkach, czy selen, czy cynk, no ja akurat suplementowałam, ale nie radzę Wam tego jakby robić tak zupełnie na własną rękę, jeżeli jesteśmy w ciąży. Więc tak, magnez na pewno, właśnie witaminy z grupy B też. Kwasy tłuszczowe omega-3, moim zdaniem to jest w ogóle bardzo, bardzo ważne i ja nawet zalecam branie tego w wyższych dawkach niż takie zalecane minimum. Najlepsze są w płynie, natomiast wiem, że wiele kobiet w ciąży ma problemy ze smakiem tranu i z jego zapachem, więc jeżeli macie problem, no to dobrze po prostu zainwestować przynajmniej w jakiejś lepszej jakości kwasy omega-3, DHA, EPA w kapsułce, więc to jest na pewno ważne. No i tutaj w zależności od tego, czy jest jakieś są jakieś wyzwania, jeżeli chodzi o układ pokarmowy, czy nie, to na pewno probiotyk dobrej jakości nie zaszkodzi i ja też uważam, że w większości przypadków on się bardzo fajnie też sprawdza w ciąży, ale na pewno pamiętajmy, że po prostu, tak jak mówiłam, ciąża to nie jest czas na eksperymenty i pasowałoby to skonsultować ze specjalistą albo skorzystać z takich dedykowanych suplementów dla kobiet w ciąży. One na przykład nieraz też
mają cholinę, która jest bardzo istotna dla odpowiedniego rozwoju dziecka, dla rozwoju również jego mózgu. Cholina jest również na przykład w żółtkach jaj, jeżeli je jemy, tak? Ale można to też właśnie w postaci suplementów sobie zastosować, ale tutaj albo wybieramy dedykowane preparaty, albo korzystamy z profesjonalnego wsparcia. GoPro. Czy początkowo dieta ketogeniczna, aktualnie jestem 7 dzień, może być przyczyną pogorszenia stanu trądziku? Jakieś rady, sposoby? Dziękuję i pozdrawiam. Tak, może tak być, że trądzik nam się pogarsza. Już mówię dlaczego. Jakby jest to związane z, tak naprawdę z pewnym oczyszczaniem się organizmu. I jeżeli mamy różnego rodzaju toksyny, często na początku ketoadaptacji, bo jest to po części taka dieta, można by powiedzieć, oczyszczająca, rzeczywiście zaczynamy się ich pozbywać. I u niektórych osób, które tym bardziej mają gdzieś tam problemy z trądzikiem, to właśnie to zwiększone oczyszczanie, to usuwanie tych toksyn może powodować pogorszenie. To pogorszenie jest chwilowe i moim zdaniem po prostu trzeba to przeczekać, dbać oczywiście o przeciwzapalność diety, o odpowiednie składniki mineralne i wtedy wszystko powinno być ok. Ja bym jakichś specjalnych preparatów nie stosowała, jedynie co, no to oczywiście jakby odpowiednia higiena, ale ja tutaj jestem zwolenniczką mniejszej ilości chemii niż większej w takich wypadkach. Pytanie od Grześka. Jestem wegetarianinem. Jaki rodzaj tłuszczu polecasz na keto? Chciałbym spróbować. W grę wchodzą jajka, ser żółty, orzechy, oliwa z oliwek, masło. Co jeszcze mogłoby być dobrym źródłem tłuszczu na keto? Grzegorzu, przypuszczam, że nie wchodzi w grę mięso, jak i ryby. Bo jeżeli, nie napisałeś o tych rybach, więc jeżeli ryby byłyby możliwe, to zdecydowanie polecam ryby. Tłuste ryby też są bardzo dobrym źródłem tłuszczu, również na keto i w nich też znajdziemy kwasy omega-3, które są bardzo ważne. Jeżeli nie ryby, to na pewno suplementacja właśnie kwasami omega-3, jakimś dobrym tranem, to jest bardzo ważne i to też jest oczywiście źródło tłuszczu, który należy uzupełniać. Poza tym polecam Ci MCT, jeżeli chcesz wejść na keto, zresztą nie tylko podczas ketoadaptacji, ale podczas ketoadaptacji czy redukcji szczególnie uważam, że olej MCT jest bardzo dobrym źródłem tłuszczu i jakimś źródłem energii i pomaga nam przyspieszyć tak naprawdę tą ketoadaptację, zwiększyć poziom ciał ketonowych. Poza tym olej kokosowy, którego frakcją oczywiście jest MCT, więc olej kokosowy to też jest coś, co możesz uzupełnić. Orzechy jak najbardziej. Jajka są też świetnym źródłem tłuszczów, szczególnie żółtka. No ser żółty nie jest może już takim genialnym źródłem tłuszczu, no ale jeżeli jakiejś dobrej jakości ser, czy po prostu ser żółty nie w ilościach 0,5 kg na 2 dni, to myślę, że też jakby zawsze jest to jakieś zasilenie. Oliwa z oliwek jak najbardziej. Masło czy masło klarowane też jest w porządku. Jeżeli tutaj nie masz problemów z na białym, to masło też zwykłe może być. Na pewno awokado będzie bardzo fajnym źródłem tłuszczu i tutaj jest to jak najbardziej wege sprawa. Dodatkowo oliwki, jeżeli lubisz, one są super źródłem tłuszczu również i wartości odżywczych. No i też pamiętaj o takich olejach roślinnych, dobrych olejach roślinnych, które jak najbardziej na keto się sprawdzą. Keto wcale nie musi być takie nasycone na jakimś tam tłustym mięsie. I tutaj mam na myśli chociażby olej lniany, czy olej z ogórecznika, olej z awokado, na którym też możemy smażyć. No z takich super ekstra przeciwzapalnych to na przykład olej z rokitnika, ale też olej z czarnuszki. Tych olejów naprawdę mamy całkiem sporo, więc one również mogą być dodatkiem. No pewnie nie będą bazą Twojego żywienia, ale jeżeli tak jak piszesz tutaj są jaja, jakiś ser, orzechy, oliwa, to spokojnie myślę, że te dodatki wystarczą i można to dobrze zbilansować. Ja bym trochę się bardziej zastanowiła nad tym, jak uzupełnisz białko, ponieważ tutaj jest problem. Jeżeli ograniczamy i mięso, i ryby, to ja nie polecam keto z tego względu, że po prostu jest moim zdaniem trochę mało wtedy białka. No ale jakby jeżeli taka jest Twoja decyzja i gdzieś tam będzie tutaj na przykład jakiś ser, może bardziej taki z większą ilością białka niż tłuszczu, czyli niekoniecznie cheddar, ale właśnie z białkiem może mozzarella, jeżeli dobrze trafisz, czy jakiś kozi, owczy. W jajkach też wiadomo, mamy białka, więc w orzechach mamy białko. Czy po prostu dodanie sobie odżywki białkowej, no to jakby jesteś to w stanie zbilansować. Nie jest to moim zdaniem najbardziej optymalny sposób żywienia, ale do ogarnięcia. Pytanie od Marty. Pani Joanno, a ja mam pytanie, czy dieta keto może być stosowana przy zakrzepicy żył? Pani Marto, tak może być stosowana, tylko oczywiście w odpowiedni sposób, bo jak często Wam mówię,
Dieta ketogeniczna ma działanie przeciwzapalne. Zakrzepica żył to pewnego rodzaju stany zapalne, więc keto może być pomocne. Oczywiście jakby prowadzone w rozsądny sposób i to mam nadzieję wiecie. Co więcej tutaj należy zrobić, bo to nie jest tak, że keto, po prostu przejdę na keto i się pozbędę zakrzepicy. Bardzo często zakrzepica żył to są niedobory witamin z grupy B, szczególnie witaminy B12 i witaminy B6, więc warto sobie na przykład jakiś dobry B-kompleks metylowany tutaj zafundować, a także niedobory witaminy E. I ta witamina E jest bardzo mocnym antyoksydantem i naprawdę warto ją w takim wypadku uzupełniać, bo ona nawet, jak niektóre badania pokazują, może pomóc rozpuszczać skrzepy w tych żyłach. Więc na pewno ta suplementacja, ale na przykład też świetnym źródłem witaminy E są nasiona słonecznika. Pestki słonecznika, które możemy spokojnie na keto sobie jeść. Oczywiście najlepiej nie skubać cały dzień, to mam nadzieję, że wiecie. Jak nie, to odsyłam Was do filmu o tym, dlaczego nie powinniśmy podjadać. Natomiast jak najbardziej możemy sobie w ten sposób tą witaminę E uzupełnić. Także tak, przy zakrzepicy keto jest możliwe, tylko w rozsądny sposób i z uzupełnieniem niedoborów. GW. Temat trafiony na 100%, a dziś próbowałam znaleźć odpowiedź na kilka pytań z tym związanych. Na przykład, czy glukoza 5,2, a ketony 1,8? Jeśli zjem posiłek tylko białkowy, to ketony spadną, czy wyprodukują się same z tłuszczu? Moi drodzy, ja bardzo lubię takie pytania i takie rozkminy i też jest mi blisko do tego. Natomiast chcę, żebyście pamiętali o tym, że nasz organizm to nie jest kalkulator i to nie jest czysta matematyka, to co się tam dzieje i nie da się do końca powiedzieć w danym momencie, jeżeli zjem taki i taki posiłek, takie mam poziomy, to jakie dokładnie reakcje się zadzieją i co z czego się wyprodukuje, co będzie energią, co nie będzie, ile się wyprodukuje ciał ketonowych, a może mi wzrośnie cukier. Jakby to jest po pierwsze indywidualna sprawa, po drugie chyba niemożliwa do końca do zmierzenia i do ustalenia, bo tam zachodzi masa innych procesów i nie tylko trawienie w danym momencie się dzieje, ale też różne inne rzeczy. Natomiast co to znaczy posiłek tylko białkowy? Bo na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę, nie wiem, jajka, które uważane są za źródło białka, no to pamiętajmy o tym, że tam też jest tłuszcz. Sam posiłek białkowy, no to nie wiem, musielibyśmy zjeść samą pierś z kurczaka i to jeszcze zrobioną chyba na parze, a nie na żadnym tłuszczu. No albo po prostu, nie wiem, pijemy odżywkę białkową, bo chcemy taki koktajl czysto białkowy sobie zrobić około treningowo. Natomiast moim zdaniem to nie jest najlepsza opcja. I ja do takiego posiłku zawsze dodałabym jakieś źródło tłuszczu, jeżeli one nie występuje naturalnie. Bo nawet, nie wiem, jak sobie zrobimy jakąś pastę rybną, na przykład nawet z białym twarogiem, to tam i tak będzie tłuszcz, a jak chcemy to bardziej jeszcze pod keto fajnie zbilansować, to do wielu moich przepisów podopieczni dostają po prostu dodatek oleju MCT, który już jest o tym osobny film, ma fantastycznych wiele działań i zastosowań, ale dodatkowo fajnie nam to wszystko równoważy, jest bezsmakowy, więc bez problemu możemy sobie go dodać. I według mnie taki posiłek, który będzie białkowo-tłuszczowy, zazwyczaj też z dodatkiem węglowodanów i to jest całkiem normalna i dobra rzecz, w takim wypadku będzie według mnie lepszy. Natomiast jeżeli zjesz, no nie wiem, powiedzmy, wypijesz tą odżywkę stricte białkową, to tak, być może ciała ketonowe się obniżą, no bo jeżeli masz je we krwi, to po części one są jakby cały czas utylizowane jako energia, no a nie dostarczasz ich sobie na ten moment, chociaż jeżeli mamy zapasy tkanki tłuszczowej i jeżeli jesteśmy zaadaptowani do ketozy, czyli nie tylko mamy ciała ketonowe, ale potrafimy je wytwarzać endogennie i z nich korzystać, no to również jakby z naszej tkanki tłuszczowej na bieżąco organizm powinien te ketony pozyskiwać, jeżeli mamy wystarczający deficyt kaloryczny, bo jeżeli go nie mamy, to przede wszystkim w pierwszej kolejności będziemy zużywać ten tłuszcz, który sobie dostarczamy z diety. I dlatego ja nie zgadzam się z tym, że nieważne ile zjesz na keto i tak schudniesz, bo jednak czy ktoś zje 1800, czy 2000, czy 3, czy 4, to ma znaczenie, może nie aż tak duże i nie szczególnie na początku, możemy zjeść więcej i tak nie tyjemy, ale jednak summa summarum jest to dość istotna rzecz również na keto, ile w końcowym rozrachunku tych kalorii sobie dodamy. I ostatnie pytanie na dziś od Agi. Witam, na początku ogromne podziękowania za ten kanał i kolejny świetny film. Dziękuję Ci Agnieszko za miłe słowa. Dietę ketogeniczną stosuję od mniej więcej 2,5 miesiąca. W kontekście makro posiłków na ten moment tłuszcze utrzymuję w okolicach 75, 5,7 węgle, reszta białka, ciała ketonowe
tlenowe 1 do 3,9. Niestety to chyba 3,9 to chyba na mocnym poście. Niestety od mniej więcej miesiąca odczuwam dyskomfort w lewej podżebrowej części brzucha. Jest to lekki ból, czasem nieco kłujący. W moim odczuciu chodzi o trzustkę, natomiast daleko mi do lekarza. Nie proszę oczywiście o diagnozę, natomiast chciałabym wiedzieć, czy w swojej pracy z pacjentami miała Pani kiedykolwiek podobny przypadek, z czym był związany i czy w Pani odczuciu może stanowić przeciwwskazanie do dalszego stosowania ketozy. Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie sugestie. No tak, ciężko mi będzie i zresztą nie powinnam tego robić i tego nie zrobię, żeby tutaj Ciebie diagnozować. To dobrze, że zdajesz sobie z tego sprawę. Natomiast to, co mogę powiedzieć. Do mnie zazwyczaj, jeżeli się ktoś zgłasza, to już na przykład z jakimiś problemami. Nie wiem, czy mi się zdarzyło, żebym prowadziła ketoadaptację od początku u kogoś, znając jego stan zdrowotny na ten moment zero, kiedy zaczynamy, i żeby takie problemy się pojawiły, bo właśnie to jakby wymaga zaadresowania albo zapobiegania już wcześniej. I teraz bardzo możliwe, że jest to trzustka, może być to też jakaś kwestia w ogóle problemów trawiennych, albo nie wiem, kamieni w nerkach, które odczuwasz w ten sposób, albo problemów ze śledzioną, więc tutaj przyczyn też jest dużo. I nie zawsze jakby stronienie zupełnie od lekarzy, diagnostyki i medycyny jest dobrym rozwiązaniem. I uważam, że czasem naprawdę warto, jeżeli coś się dzieje, to po prostu to zbadać i nie bać się jakby znaleźć przyczyny. No tylko właśnie skupiamy się na znalezieniu przyczyny, a nie braniu leków przeciwbólowych oczywiście. Natomiast jeżeli to jest trzustka, to w takim wypadku prawdopodobnie po prostu ta ketoadaptacja dla Twojej trzustki jest trochę za zbyt wymagająca i fajnie by było tą trzustkę wesprzeć. Co to znaczy? Jeżeli na przykład masz jakieś kamienie, to tak się może zdarzyć i tutaj no, to jest rzecz, która u niektórych osób z kamieniami, które już mają te kamienie, potrafi być taka ta adaptacja bolesna, jeżeli te kamienie na przykład się uwolnią i na to nie mamy aż tak dużego tak naprawdę wpływu. Natomiast w pierwszej kolejności co bym zrobiła, to bym zaczęła przyjmować enzymy trawienne, suplementować dobre enzymy trawienne, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Ewentualnie jakiś maślan sodu, probiotyk, to nigdy nie zaszkodzi, ale przede wszystkim enzymy trawienne, ewentualnie żółć. Żółć wołową po prostu też możemy suplementować. No i na pewno z takich rzeczy żywieniowych to warto popatrzeć, czy ta żywność nie jest za bardzo przetworzona, czy nie jest za bardzo ciężkostrawna. Postawić na lekkostrawne keto, przeciwzapalne. I tutaj w takim wypadku, jeżeli mamy jakieś tego typu bóle, też zazwyczaj dobrze się sprawdza IF, czyli te posty okresowe, kiedy mamy jakby wystarczająco długi okres czasu, żeby nasz układ trawienny po prostu sobie odpoczął i się regenerował, to też jest mega istotne. Natomiast no, polecam, jeżeli bóle nie ustępują, po prostu znaleźć przyczynę tego i zaadresować, bo zawsze jakby nie powinniśmy się moim zdaniem godzić na ból i na życie z bólem, bo nieraz tak się do tego przyzwyczajamy, mówimy jakoś to będzie, ale po prostu zawsze myślę warto poszukać, zadbać o siebie i wtedy lepiej to zaadresować. I na pewno rozwiązanie, Agnieszko, się pojawi i je znajdziesz, jeżeli tylko będziesz chciała i tego Ci życzę. A Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam ciepło. Cześć.